Szkolny dziennik telewizyjny Koperniusy. Dzień dobry. W wiadomościach dzisiaj podsumowanie miesiąca grudnia i stycznia. Mikołajki. Dzień wolontariusza. Wieczór kolęd. Wigilie klasowe oraz uroczysty apel świąteczny. Hospicjum. Bezpieczne ferie. WOŚP. Wiadomości sportowe, perełki siódemki, informacje o uroczystościach oraz imprezach w lutym. Na początek, tak jak każdego roku, wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekiwały na nadejście 6 grudnia. Już od rana w szkole panowała świąteczna atmosfera. Aby uczcić wizytę świętego Mikołaja, uczniowie założyli na głowę mikołajkowe czapki. Wreszcie się pojawił. Zawitał do każdej klasy, wszędzie zostawiając górę prezentów. Nie zapomniał o dzieciach świetlicy szkolnej, dla których także miał upominki. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W naszej szkole Dzień Wolontariusza stał się tradycją. Uśmiech na twarzy innego człowieka czy radosne zachowanie zwierzęcia to dla wolontariuszy największa zapłata za wykonaną pracę. Mały samorząd uczniowski klas 1-3 zorganizował akcję Dar Serca, która polegała na zbiórce słodyczy do paczek świątecznych z okazji Bożego Narodzenia dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej szkoły. Duży samorząd uczniowski i szkolny klub wolontariusza prowadził akcję Mikołajek. Celem tej akcji było zebranie słodyczy do paczek bożonarodzeniowych dla potrzebujących dzieci. Dodatkowo szkolny klub wolontariusza przeprowadził także zbiórkę zabawek, które zostały przekazane dzieciom chorym przebywającym w zielonogórskim szpitalu. W listopadzie ruszyła akcja Góra Grosza, której celem jest zebranie środków finansowych przeznaczonych na pomoc dzieciom wychowujących się poza własną rodziną. Ponadto niektórzy nasi uczniowie, udzielając się społecznie w organizacjach pozaszkolnych, na przykład w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 10 grudnia 2012 roku w naszej szkole uczniowie układali z bibuły wielkie serce nadziei. W czwartek, 13 grudnia, po raz kolejny w naszej szkole odbył się szkolny wieczór kolęd. Wprowadził on nas w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Wieczór rozpoczął się od występu grupy teatralnej Zgrzyt, która w humorystyczny sposób przedstawiła czas świąteczny widziany oczami dzieci oraz bombek choinkowych. Następnie wystąpił chór Siódemkowe Dzieci, w wykonaniu którego usłyszeliśmy piękne kolędy. Podczas prezentacji zespołu Bona Gracia oraz absolwentek naszej szkoły na sali panowała cisza, a na twarzach słuchaczy widoczne było wzruszenie. Wystąpiły także zespoły wokalne. Na koniec wieczoru kolęd obecni na uroczystości usłyszeli od pani dyrektor podziękowania dla młodszych artystów i ich opiekunów oraz gorące życzenia świąteczne dla wszystkich liczbie zgromadzonych widzów i ich rodzin. Ja też słyszałam. Co wy tu robicie? A ty? To nie ty, Zosia? Uch, jaka kolorowa, ale jesteście kochani, a już myślałam, że...
tak szczerze mówiąc. Przygotowane przez klasę 3A i 5B. 3A zabrała wszystkich do krainy Świętego Mikołaja, gdzie elfy przygotowały prezenty dla dzieci. Podczas przedstawienia klasy 5B zaroiło się od diabłów i aniołów. Byli też królowie i szopka. Na koniec głos zabrała pani dyrektor. Życzyła wszystkim spokojnych, wesołych i bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu wszystkie klasy spotkały się także z wychowawcami, w uroczystej oprawie spędzili czas na rozmowach oraz degustacji świątecznych specjałów. Klasa 6D, wzorem ubiegłego roku, czas ten spędziła w hospicjum z chorymi, wręczając im świąteczne stroiki. Do 11 stycznia 2013 trwała w naszej szkole akcja Bezpieczne ferie. W holu szkoły przygotowana została gazetka, z której uczniowie i rodzice mogą dowiedzieć się, jak bezpiecznie spędzić ferie, zarówno bawiąc się na śniegu i na lodzie, jak również w domu przy komputerze. Uczniowie klas trzecich oraz mały samorząd uczniowski opracowali broszurkę, czyli z której dzieci mogły się dowiedzieć, jak unikać niebezpieczeństw. Co zrobić, jeśli znajdziemy się w niebezpiecznej sytuacji, gdzie w razie konieczności szukać pomocy. W klasach 4-6 przeprowadzone zostały zajęcia wychowawcze, podczas których uświadomiono uczniom zagrożenia wynikające z brawury, braku ostrożności czy lekceważenia zasad bezpieczeństwa. Również w świetlicy szkolnej dzieci brały udział w pogadankach oraz wykonały prace plastyczne pod hasłem Ziemią bawimy się bezpiecznie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W związku z 21. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej szkole po raz kolejny odbyła się zbiórka pieniędzy. Dzieci z klubu wolontariusza kwestowały na terenie szkoły. Udało się zebrać całkiem sporą kwotę, prawie 1000 zł. W akcji brali udział wszyscy pracownicy szkoły, dzieci oraz ich rodzice. Bale karnawałowe. 4 stycznia w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla klas młodszych. Jak każdego roku nauczyciele zadbali o dobrą zabawę swoich podopiecznych, wymyślając przeróżne zabawy oraz konkursy. Rodzice zadbali natomiast o poczęstunek, przynosząc pyszne wypieki. Wszystkie dzieci w pięknych strojach bawiły się do ostatniej chwili. Zapraszamy na wiadomości sportowe. Halo, halo! Witajcie! Tym razem jestem w indyjskiej dżungli. Gorąco jak w piekarniku. Robactwo gryziemy we wszystkie możliwe części ciała. Aż się chce żyć! Ale nic tam. Mam dla Was informacje o sportowych sukcesach naszych uczniów. 6 grudnia w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego odbyły się sportowe zawody mikołajkowe. Zawody przeznaczone są dla dzieci klas pierwszych, drugich i trzecich. W tym roku wystartowało 11 drużyn. Nasz zespół spisał się bardzo dobrze. Po zaciętej walce nasi reprezentanci wywalczyli trzecie miejsce. A oto skład naszej reprezentacji.
Klasy trzecie: Hanna Bartkowiak, Gracjan Hański, Daria Klińska, Aleksander Kopusiński, Tom Zajączkowski. Klasy drugie: Kacper Janas, Bartosz Puchalski, Natalia Szafranek i Gadyka. Klasy pierwsze: Justyna Góral, Oliver Juszczak, Hubert Kiefert, Katarzyna Kiliańska, Mieszko Michalski. Aha, zapomniałabym. Przecież jeszcze wystartowali chłopcy i dziewczęta z naszej szkoły w Mistrzostwach Miasta w tenisie stołowym. Dziewczyny zajęły 5. miejsce, chłopcy natomiast spisali się rewelacyjnie, zajmując 2. miejsce, a zabrakło im do 1. tylko 1 punkt. Ping pong, skąd to dziecko, nie wiem skąd. Ping pong, skąd to dziecko, nie wiem skąd. Ping pong, skąd to dziecko, nie wiem skąd. Ping pong, ping pong. Drugie miejsce, najwyższa szkoła podstawowa numer 7. Brawo, brawo, brawo. Ja przegrałam. Dziękuję, dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację klas 5 i 6, to w styczniu odbył się finał Mistrzostw Miasta Zielonej Góry w unihokeju dziewcząt i chłopców. Nasze reprezentacje spisały się bardzo dobrze. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta zajęły 2. miejsce. No to by było na tyle. Ale zaraz, zaraz. Cóż to za przystojny mężczyzna ukrywa się w tych gałęziach? To nie jest chyba goryl. Pomacham mu. Może udnę sobie z nim krótką pogawędkę. Hello, hello. To ja, Danusia, zapraszam do mnie. Pod tytułem Ozdoby choinkowe z materiałów odpadowych. Nagrodzone zostały 2 uczennice naszej szkoły. Klaudia Karwicka z klasy 4B i Zuzanna Mróz z klasy 5B. Pierwsze miejsce zajęła Kamila Szczeszek z klasy 5B w konkursie Pocztówka z Zielonej Góry. W konkursie wiedzy o ruchu drogowym i pierwszej pomocy 3 miejsce zajęli Tomasz Błasiński i Małgorzata Piątak. Obydwoje z klasy 5C i w konkursie plastycznym pod tytułem Projekt kasku drogowego 1. miejsce zajęła Alicja Tuliszka. Uczniowie naszej szkoły brali także udział w konkursie zorganizowanym przez Muzeum Ziemi Lubuskiej, który nosił tytuł Moja Zielona Góra. Na konkurs wpłynęło 957 prac, a dzieła naszych koleżanek zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Były to prace następujących uczennic: Alicji Tuliszki, Alicji Słoniec, Laury Grabowskiej, Małgorzaty Piątak, Hanny Chorąży-Szczewskiej, Kamili Szczeszek oraz Mai Mazurkiewicz. Serdecznie gratulujemy naszym artystom. Teraz język niemiecki. Deutsch Freund to ogólnopolski konkurs języka niemieckiego. Każdego roku duża grupa uczniów naszej szkoły bierze w nim udział. W tym roku szkolnym wielki sukces osiągnęła Anna Kurjanowicz z klasy 5 A, ponieważ, uwaga, uwaga, zajęła 1. miejsce w kraju. W poprzednich Copernewsach przedstawiliśmy wszystkich, którzy brali udział w szkolnym etapie konkursów przedmiotowych. Dzisiaj chcemy zaprezentować tych, którzy zakwalifikowali się dalej, czyli do etapu wojewódzkiego. Są to z przyrody: Aleksandra Malejko, Mikołaj Trąd, Mateusz Kosłonkiewicz, Bartosz Buczyński. Z matematyki Karol Kazimierczak i Dominika Pawłowska. Z historii Hubert Bojanowski, Mateusz Kosłonkiewicz, Mikołaj Trąd, Mateusz Dzieliński, Anna Dulak i Bartosz Przybysz.
dzienniki z języka polskiego zostaną podawane w następnym wydaniu Copernewsa. Serdecznie Wam gratulujemy, jesteśmy z Was dumni i trzymamy kciuki za wyniki w kolejnym etapie. Na zakończenie informacje o tym, co nas czeka w lutym. Ulubione święto zakochanych, czyli walentynki i najważniejsza impreza w roku szkolnym, to znaczy święto patrona szkoły. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne Copernewsy. Martyna, pozdrawiam.